W dzisiejszym odcinku gramy w najnowszego klikera, wydajemy strasznie dużo robuxów, wbijamy topkę i przy okazji rozwalamy całą gierkę, także oglądajcie do końca. Dajcie sobie opowiedzieć, czy sobie suma z danego łapki w górę, bo słuchajcie, naprawdę, naprawdę warto. No i dzisiaj gramy w Clicker Simulator, podobno bardzo fajna gra, jak już widzicie po betach, jest naprawdę nieźle. Mega ładnie te pety wyglądają. I słuchajcie, ogólnie dzisiaj sobie damy trochę robuxów, też sobie w nią zagramy. No i miejmy nadzieję, że topkę też uda nam się wbić, bo też słuchajcie, bardzo ciekawie to jest. Ja widzicie, no ludzie się tutaj pocą ogólnie, 100 tysięcy jajek. No naprawdę, naprawdę jest tego dużo, ale ja myślę, że jest szansa się tam wbić. Dobra, no chyba nie muszę przedstawiać, jak się gra w Clickera, bo po prostu ja wiecie, no klikacie i zdobywacie sobie te po prostu te kliki, więc spoko. Zobaczcie też potem rewirwy oczywiście jakby za te kliki. Tak ja sobie może zrobię, okej. Dostaję gemy i dostaję jeden klik multipler. Teraz jak mi się dostaje po 12 i też i trochę też gemów dostałem. Okej, jeszcze jakieś bonusy mamy, więc bardzo fajnie. Tu mamy jakiś rewir shop, okej, czyli rewir butona nowego. I jeszcze może blokować jakieś fajne pety za na przykład 400, okej. Czyli nie jakoś drogo myślę. Tu ogólnie musimy jeszcze skakać do góry, także no naprawdę jest tu co robić. To nie jest taki zwykły klik, że klikacie i tyle. Tylko że jeszcze tu musimy skakać do góry, więc będzie ciekawie na pewno. Mamy trochę tych wysp mamy, naprawdę. A dobra, pozbieramy sobie ogólnie jeszcze na rebirfa, bo nie wiem ile potrzebuję kasy teraz. Potrzebujemy 975, okej, no zbieramy oczywiście, ale jakieś tam słabe pety. Dobra, mamy. I słuchajcie, w ogóle, co to jest nielimitowane rebirfy? To wygląda ciekawie, dobra, kupy to, bo czemu sobie nie, słuchajcie, 800 robux jazda, kupujemy. No i mamy, i słuchajcie, to teraz, jak to działa, możemy po prostu rebirfować. A cały czas możemy rebirfować, okej. Czyli ile będziemy chcieli, nie musimy po prostu patrzeć na te butony. Po prostu rebirfujemy, no i tyle, ej, to bardzo fajnie, okej. Czyli tu mamy autoklikera, jak w każdym klikerze, jest jak najbardziej, o 400 robux. Co jest pierwszy taki kliker, w którym jest taki drogi autokliker. Dobra, bierzemy oczywiście, bo czemu nie. Ja zakupujemy to, bo jeśli słuchajcie, będziemy chcieli wbijać do topki, także mamy to, spoko. Okej, jeszcze teraz jedzie raz, dwa klik za 549 robux. No to bierzemy oczywiście. Dobra, mamy słuchajcie. Okej, git, jeszcze słuchajcie, pety, to może za chwilę sobie weźmiemy. Super lucky za 700 robux, to może za chwilę. Okej, fast open, to za chwilę sobie kupujemy tutaj otwieranie jajek. Na razie wiecie, jak teraz klikamy, oczywiście autokliker. No i leci to bardzo, bardzo fajnie, jeszcze oczywiście możemy sobie kliknąć to. O, na przykład zobaczymy, ile w ogóle kosztują dwa rebirfy. 2500, dobra, czyli robimy sobie. To wygląda bardzo fajnie, myślę, że już dostajemy po 600 na sekundę. Także jest nieźle. Czyli jeszcze mam słuchajcie, jak na przykład za 2500 możesz sobie otworzyć. I uwaga, uwaga, wlatuje nam. Mamy rera, okej, czyli całkiem spoko chyba. Dobra, weźmy go, 11 mamy, czyli całkiem dobry. Okej, już dostaję 2500. Mam jeszcze jakieś rewardy, sobie pozbieram. Dobra, dzięki, bardzo fajnie. Mamy już 2000 na sekundę prawie. Także jest jeszcze weź sobie rebirfa i mamy teraz słuchajcie 5000 na sekundę. Okej, jakoś to leci. Jeszcze mamy więcej double jumpów za 150 tysięcy, trochę drogo. Ale słuchajcie, my sobie ogólnie wydamy 3000 robux, bo czemu sobie nie. Znaczy chyba 4 takie będą sobie otworzymy. Bo słuchajcie, ogólnie za to mamy uwagę, uwaga. Dobra, otwieramy i mamy Flame Overlorda. Czy on jest ogólnie dobry, czy jest taki słaby? I no słuchajcie, o ma 2 miliony, okej. A słuchajcie, ten z shopu jak sobie kupimy to ma 4,5 miliona, aha, czyli mi się totalnie nie opłacało tego kupować. Aha, okej, rozumiem. No dobra, to słuchajcie, kupujemy tego. No to fajnie, dobra, słuchajcie, kupujemy szybko to. Bierzemy 1300 robux, jazda, bierzemy, okej. Bierzemy sobie oczywiście jeszcze kolejnego. Dobra, kupujemy i jeszcze tego mamy 4 miejsca w EQ. Tak się będziemy mieli 4 takie pety, znaczy 3 takie i jeden jeszcze tamten. Ale tak czy będzie to bardzo, bardzo dobre. Okej, czyli bierzemy sobie to. Mamy kupione, no i słuchajcie, jakoś prezentują, no 4,5 miliona, naprawdę, naprawdę, nie, jeszcze temat 2 miliony, ale to tam już nieważne. Ogólnie teraz, ewicie, dostajemy po 5 tysięcy na sekundę, czyli myślę, że tak, no całkiem spoko, co nie, 5 tysięcy to jest jakoś źle, także mi się to jak najbardziej podoba. A jak sobie damy Equibest, to słuchajcie, dostajemy teraz 3 miliony, 5 milionów, okej. Okej, spoko mi to pasuje, słuchajcie, mamy pierwsze 17 tysięcy rebirfów, no i gra, słuchajcie, rozwalona, ale bardzo, bardzo ładnie w ogóle wyglądają te pety. Dobra, bierzemy oczywiście to, bierzemy sobie to, bierzemy, a, to szkolenie wyspa, okej, dobra, to sobie możemy jeszcze wziąć, to tego się opłaca, to możemy sobie te pety wziąć, nie wiem po co, ale, dobra, okej, czyli spoko. Słuchajcie, jeszcze coś mamy, tu mamy potki, okej, możemy teraz, słuchajcie, moje pety dropią się jako shiny na 30 sekund, ciekawe, maksymalnie, robimy maksymalny level legendarnego peta, czekajcie, tu mamy levely jakieś? Czy tu jest levelowanie, naprawdę? Ej, to bardzo ciekawe, jak tu jest levelowanie. To bierzemy oczywiście. Chwila, jaki w ogóle jest mój pet? On się liczy jako legendary, czy co to jest? To jest, słuchajcie, nie wiem w sumie, czy to jest legendary. No chyba tak, co nie? Także jest naprawdę ciekawe, weź sobie go. Jeszcze sobie możemy sklejmować, okej, jakieś rebirfy nawet dostajemy. Fajnie, fajnie. Ale słuchajcie, dobra, bierzemy sobie oczywiście jeszcze rebirfa.
i bierzemy sobie, słuchajcie, tą podkę na maksymalne levelowanie. Zobaczmy, jakie to będzie dobre, bo może będzie, słuchajcie, bardzo dobre. Więc bierzemy 130 robuxów, kupujemy to, no i słuchajcie, mamy podkę na, okej, usa, no i bierzemy na to. I teraz, słuchajcie, używamy, i jak to ostatnie teraz, 6 milionów, ej, dobra, czyli całkiem spoko. Okej, ja widzę, że mamy już jakieś kula. Normalnie my się wbijamy do topki, no już kula, słuchajcie. Tu mają kuce? Chyba kuce, okej, czyli na ludzie my się do tej topki się wbijemy. Dobra, lecimy oczywiście na kolejne wyspy, bo serio, tych wysp mamy strasznie dużo. Ja może nie będę przyrzucał, słuchajcie, po prostu wbijeć na kilka wysp i widzimy się za sekundę. Okej, ja widzicie, trochę sobie oblokowałem, mam już 5 wysp, więc całkiem to fajnie poleciało. Ja się tam ogólnie tylko tak przeleciałem, słuchajcie, i poleciałem dalej, więc sobie możemy zabrać na przykład fajny Rapid Fest, spoko. Okej, jeszcze sobie możemy zrobić Rebirth, bo mamy strasznie dużo tej kasy. Okej, mamy, słuchajcie, już mamy ogólnie, ile mamy Rebirthów? Mamy 1 bilion Rebirthów, więc to całkiem nieźle. Już jak się dostajemy kuła, nawet 800 kuła, więc fajnie, fajnie. Tu mamy kolejną mapę, tu, słuchajcie, ogólnie mamy teraz światy. Światy to nie się opłaca w ogóle sprawdzać, bo no co tu mogę, bo mogę sobie otworzyć jakąś, które pewnie jest słabe. No, mamy jakiegoś Dera i on, słuchajcie, no pewnie najlepszy, no niestety nie jest. No, 83. Także ja sobie ogólnie pójdę teraz na Księżyc, bo tam jest chyba, to jest mój najlepszy świat. I tu, słuchajcie, no zobaczymy, czy coś fajnego jest. Może akurat tu będzie dobre jajko. No zobaczymy, czy jest ten mój poziom, czy jeszcze tak średnio bym powiedział. I słuchajcie, mamy Epika Void Dragon. I słuchajcie, czy on jest w ogóle dobry, czy jest taki słaby? No, 5 tysięcy, a 6 milionów. No słabiutko trochę, słabiutko, słuchajcie, tu mogę sobie odblokować oczywiście kolejne jumpy. To sobie odblokujemy. Tu mamy jeszcze Revenge Shop ogólnie. I Revenge Shop sobie możemy kupować właśnie jakieś pety. Okej, odblokujmy jakieś peta. Czy ten pet jest dobry, czy jest słaby? Zaraz, słuchajcie, przekonamy. 20 tysięcy. Jest po prostu słaby, więc no słabiutko trochę. No, no lipa trochę, tak mam powiem, naprawdę słabo trochę. Więc lecimy po prostu dalej i lecimy, słuchajcie, na ostatnią mapę, myślę. Na ostatniej mapie na pewno już będą lepsze pety, więc na to czekam. I słuchajcie, o nie, to wybucha, dobra, trzeba uważać. Ogólnie powiem wam tak, to jest taka gierka, taki styl BGS sama, Bubblegum oczywiście, jak ktoś nie wie, co to ta gierka. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, naprawdę, taka spokojnie klikerek do skakania. No może te skakanie mnie trochę denerwuje, po prostu nie chce mi się te skakać, powinien być jakiś game pass do blokowania. No ale słuchajcie, no poza tym mega moim zdaniem fajnie. Nie no, ogólnie sobie, słuchajcie, trochę pozorowałem i okazało się, że można podejść do po prostu portalu i go kupić, a ja skakanie niepotrzebnie. Także mam ogólnie ostatni świat, także mega fajnie. Jeszcze sobie zrobię remix, fajnie, że ten wejdziemy. I słuchajcie, wchodzimy, mamy ostatni Tropical Island. Ogólnie co my tu mamy? Mamy oczywiście za 2 triliony, czy ja miałem to stać? Nie stać mi na to, okej, czy całkiem drogie. A jeśli stać mi na to i to jest takie dobre, 3 miliony, ej, to jest, słuchajcie, naprawdę dobre. No to bierzemy oczywiście, bierzemy sobie to, spoko. Tu jeszcze, słuchajcie, ogólnie mamy Robux Egga, więc fajnie. Mamy 6%, 5% i 5%, ale w sumie jakby sobie zacząć odbierać, słuchajcie, z po prostu lakiem i z game passami, tak chyba będzie lepiej. Także zaraz sobie oczywiście kupimy. I słuchajcie, ogólnie ten pad ma 800 tysięcy, także już jest naprawdę dobry. Więc my ogólnie sobie teraz bierzemy, mamy pasy, słuchajcie, bierzemy sobie plus 2 pet equip. Weźmy sobie to kupy, czemu nie, słuchajcie. Bierzemy sobie oczywiście jeszcze lucky, słuchajcie, bo on na pewno będzie dobry. Bierzemy tak samo super lucky za 700 robux, okej, okay, no trochę drogie. Ale dobra, bierzemy. Bierzemy sobie, słuchajcie, tak samo multi echo open. Nie no, jakie to otwieranie, jak oni robuxy robią na tym. Dobra, bierzemy sobie, słuchajcie, to. Okej, mamy. Bierzemy tak samo auto echo open. Dobra, mamy oczywiście, kupujemy to. I bierzemy sobie jeszcze auto max level, bo to jest bardzo fajne, bo od razu wam maksuje najlepszy level w jajku. Czyli jeszcze to, oczywiście jeszcze echo open. Po prostu szybsze, więc bierzemy sobie to. I bierzemy, słuchajcie, auto max level. Także bierzemy to. Chyba tyle myślę, chyba myślę, że tak będzie lepiej. Zapraszam i na razie mi się nie opłaca. Jakieś miejsce, może 500 miejsce, słuchajcie, za 500 robuxy wejdźmy. Może to się, słuchajcie, przyda, okej, okay, to bierzemy. I ogólnie myślę, że spoko, może jeszcze auto remix sobie kupię potem na noc, jakbym wbijał topkę, słuchajcie, w nocy. Jeszcze, słuchajcie, ten equip jeden, weźmy sobie to, czemu nie. I przetestujmy jeszcze, słuchajcie, robux Egga. Także podchodzimy sobie tutaj, kupujemy. I słuchajcie, żeby coś fajnego nam wypadło, może takie 35% albo 5% to by było fajne. I słuchajcie, uwaga, uwaga, ile wypada King Crab, to jest chyba najgorszy, tak mi się wydaje. No słuchajcie, no niestety najgorszy, ale 2 miliony już ma, także jest dobrze. No słuchajcie, jeszcze raz spróbujemy, tak, ostatni raz, słuchajcie, próbujemy. I uwaga, uwaga, ile dostajemy. Teraz, słuchajcie, mamy Vulcano Lorda, ile to jest procent? Czy to jest ostatni? 5%, dobra, ja mam, słuchajcie, 60 milionów, okej, okay, czyli bardzo dobry. No to bardzo fajnie, słuchajcie. To sobie bierzemy oczywiście Equibus i teraz mamy raz 10 milionów. Jaki pet, Vulcano Lord, no to nie jest, słuchajcie, pet. Okej, jeszcze oczywiście to i mamy teraz 1 SX na sekundę. No to co, otwieramy sobie, może auto delete, to sobie powalamy na Epika i jakoś legendę sobie dropniemy. 2%, czyli całkiem dużo, ale no niestety, no nie dropi, no szkoda. Może jeszcze raz, może teraz, no okej, okay, Epic, spoko, Sunpal, no to niezły pet. Okej, okay, może jeszcze raz, słuchajcie,
come on, epic, epic. No ej, no co jest, naprawdę, nie chcę nic fajnego dropić. Dobra, jeszcze raz, epic, rare i come on, no co jest. No, może teraz się, słuchajcie, uda i... Ej, no serio, to naprawdę nie chcę dropić. Naprawdę, trafię coś fajnego, no. No, aha, no to fajnie. No, oczywiście, ja sobie może jeszcze kupię Auto Rebirth 2, bo serio, myślę, że tak będzie spoko. Okej, okay, bierzemy sobie Auto Rebirth 2, za 300 robów sobie kupujemy. Słuchajcie, w ogóle jeszcze mamy coś takiego tutaj. To jest, potrzebujemy ogólnie 3 pety na zrobienie lepszego, bo tak to wygląda. Także ciekawy craft, tu oczywiście już nie możemy nic kupić. Jak działa Auto Rebirth ogólnie? Auto. Okej, okay, aha, i auto, aha, serio, auto nie ma na nielimitowane. Naprawdę, to my musimy teraz sobie kupić w Rebirth Shopie te wszystkie. Nie, no nie wierzę, dobra, to kupujemy to. Aha, a tego nie możemy nawet, okej, okay, czyli możemy tylko to. I teraz, słuchajcie, możemy Auto Rebirth na to. I po prostu będzie cały czas się po prostu nabrało to. Czy to jest opłacalne, tak szczerze, no po bilionie nam się robi, jak słuchajcie, ja bym kliknął po chwili, to zrobię jednak tego biliona więcej. Także Auto Rebirth nie oddaje z tym Game Passem. Także, słuchajcie, ogólnie my sobie tracimy awka trochę. Poekspię sobie jakaś legenda, może by dropnęła, bo aktualnie nam nie chce dropnąć. Jeszcze, słuchajcie, ma pomysł. Oj, właśnie mi dropnęła legenda. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. A ogólnie, słuchajcie, ona ma 11 milionów. Ej, to ona jest dobra. Okej, okay, ona jest lepsza od tych Robux petów już. A słuchajcie, ma pomysł, bo o jeden zapomniałem, co nie? O jeden zapomniałem. A jest to razy dwa lag podka przecież. Okej, okay, a tutaj będziemy walczyć. A nie, nie ma raz dwa. A jest raz dwa boost chyba. Okej, okay, to są busy i co się mamy jeszcze spina jakiegoś, a mamy też spotkę właśnie razy dwa lag, także bierzemy sobie na godzinkę, myślę, że warto. Okej, okay, kupujemy sobie, no, niech się to weźmie, spoko, na godzinkę, słuchajcie, myślę, że warto. I tak samo weźmy sobie raz dwa, shiny chance po prostu. W ogóle jest coś takiego jak autoklik, chwila, ten autoklik, czy to nie ma sensu nawet. Ej, chyba, że myślicie, tutaj dostajemy jeszcze więcej. Tak działa? A to tak działa, że to mamy praktycznie razy 4, jak to kupimy jeszcze. Okej, okay, czyli słuchajcie, my sobie to przeczytujemy na 15 minut, to weźmiemy i zobaczymy, czy serio to tak działa, bo jak tak to działa, to bardzo fajnie. Okej, okay, to użyjmy sobie tego i teraz, wiecie, dostajemy 300, 300, aha, tak samo. Aha, no to fajny bus, naprawdę, myślę, że to będzie lepiej działać. No ale niestety, słuchajcie, zostałem oszukany. No, słabiutko, słabiutko, nie powiem, że nie. No dobra, słuchajcie, to my ogólnie lecimy tutaj, lecimy pootwierać sobie teraz. Mamy naprawdę dużo laka, ile mamy? 4%? Mamy, a 2.4, okej. Okay. Także bierzemy sobie. I się otwieramy, uwaga, uwaga, dropi nam kaban. No to fajnie. Nie, to ja po prostu myślę, że się tak zobaczymy za chwilę, jak sobie serio trochę po expie. I słuchajcie, trochę sobie pootwieraliśmy, widzicie, chyba z 2-3 godzinki minęły. Ja aktualnie całkiem dobry już jestem, wam powiem. Mamy 2 OC, więc sobie zrobię Rebirtha. I słuchajcie, teraz jak sobie pójdziemy na spawna, to powoli, powoli już się wbijamy do tej topki. Ja się mi to zajmie, bo postaram, że za 2 godziny, może nawet dłużej. Może całą noc po prostu będę siedział i zbierał, znaczy, no na awko oczywiście. A słuchajcie, tak czy mamy aktualnie 21 OC, czyli potrzebujemy ogólnie 43, czyli no mamy już połowę. Także jest naprawdę nieźle. Mamy też nowe pety, jak widzicie, pozbierając sobie tutaj mamy 3 nowe mityki. Mamy 5 tych po prostu golden, czyli najlepszych upgrade'ów po prostu tych legend. Mamy tak samo zwykłe i ogólnie one powoli się też levelują na fulla. Także jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Ale jeszcze ma coś do zrobienia przed tym, przez wbijanie topki. Bo słuchajcie, możemy sobie zrobić fajną rzecz. A jest to, uwaga, uwaga, taka fajna rzecz, zamiana mityków na sekreta. Także wygląda to ogólnie tak, że macie taki crafting, macie właśnie tego mitykala i to macie zrobić na sekreta. Więc my robimy craft, okej, okay. I uwaga, 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 co się dzieje? Dobra, dobra, jaka fajna animacja. I mamy krakena. Dobra, mega fajnie, słuchajcie, mamy krakena. Już tu też multi ma, on też się ze mną płaci tutaj. Dobra, słuchajcie, mamy krakena, 98 milionów on ma. To bierzemy i słuchajcie, tak on wygląda. Ej, bardzo fajny pet. Dobra, jak sobie ogólnie pójdziemy jeszcze tutaj, jeszcze sobie, słuchajcie, potkę weźmiemy jedną. Bo serio, te punkty są mega dobre, także bierzemy sobie tą. Ona ogólnie legendarna, aha, czyli to jest legendarny pet, a my tym nie możemy. Ej, rzeczywiście, słuchajcie, to jest przecież sekret chyba. To jest chyba tak liczone, chociaż nie wiem, chociaż nie, no chyba nie. Dobra, spróbujemy, mam nadzieję, że będę to mógł już, bo jak nie, to będzie lipa totalna. Także, no, naprawdę, żeby się nauczyć. Bierzemy to, spoko i słuchajcie, uwaga, uwaga. Nie ma krakena. Nie, no naprawdę, naprawdę nie ma. Dobra, teraz sobie to ogólnie wezmę. Na czym ja to mogę użyć przecież? Dobra, na tym sobie to użyjmy teoretycznie. Albo na tym, właśnie. A to jest max level, okej, okay, czyli na tym. No to powiem wam tak, no. No słabo trochę. Myślałem, że pójdzie się na tym. A jak się nie da, no to lipa troszeczkę, słuchajcie, musimy teraz expić tutaj po prostu 30. Znaczy, ja teraz, słuchajcie, mogę zrobić kolejnego Rebirtha. I ja widzicie, leci to całkiem spoko. Już czekajcie, damy sobie jeszcze jakby bez spoko. I teraz, jak jesteśmy tutaj, to dostajemy już po te 7 SP. Także jest ciekawie, no nawet 8 SP. I oczywiście jeszcze będę musiał mityki zbierać od nowa i takie.
Także, no jeszcze mi to zajmie po prostu trochę, ale do topki się tak czy inaczej będę wbijał, myślę, że na luzie. No i słuchajcie, po ogólnie długim czasie grindowania wreszcie mamy naszą topkę, mamy 76 miejsce. Także bardzo fajnie moim zdaniem. Okej, jeszcze sobie możemy zrobić. Mam, słuchajcie, strasznie dużo tego mapowe, serio, było strasznie dużo roboty, ja myślę, mam dwa krakeny, mam też cały dobry team, więc wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Ogólnie mam tutaj topki, słuchajcie, możemy sobie podejść, mamy 189 OC, czyli no miejsce, słuchajcie, 76, okej. Czyli całkiem fajnie, tu jeszcze mój team tryhardował, ma 66, także też bardzo fajnie. No i słuchajcie, no topki raczej wyżej się wbijać nie będę, chyba że serio byście chcieli. Jak stawicie dużo łapek w górę, to słuchajcie, coś można pomyśleć. A tak to, no moim zdaniem bardzo fajna gierka. Serio, każdemu polecam zagrać, oczywiście link macie w opisie. No i chyba to jest ten odcinka. Jak chcecie kolejny odcinek, to zostawcie oczywiście dużo łapek w górę. Dodatkowo, jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie hashtag gra w komentarzu, serduszko. Pamiętajcie też na Discorda, Instagrama i Google'owej, aby słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmie, więc zobaczcie, trzymajcie się, no i cześć!